Elo mordeczki, ci, którzy obserwują mojego Instagrama, zapewne już wiedzą, że sprzedałem mojego KTM-a SMC, którego bardzo mocno kochałem, ale przyszedł czas na zmiany. Czy te zmiany wyjdą na dobre, to się okaże, a przed wami KTM ponownie, ale tym razem EXC 300 w dwusuwie, który wkrótce będzie supermoto, a na razie na brudasie. Bum! Teraz sobie pojedziemy na jakiś ustronny placyk i zobaczymy, jak ten sprzęt się zachowuje. Tylko muszę stąd wyjechać, a tu jest ruch jak chuj. Nie lecimy. Zobaczymy, co ta 300 umie. Wczoraj robiłem taką testową jazdę króciutką, tam z 10 minut. Już wiem, że to będzie nauka jazdy totalnie od zera, bo technika jazdy na dwusuwie to jest kurwa inna bajka, inna książka, inny kurwa gatunek literacki. No, w ogóle nie przypominają te czterosuwa. Jest co robić i dobrze, o tym chyba chodziło, nie? Że jadę w jakimś tramwaju, nie wiem w jakim mieście. To był miks Trójmiasta, Szczecina, Poznania, wszystkiego, ale jechałem do domu, nie? Aha. No i jadę i miałem ze sobą torbę, taką sportową torbę, wiesz, taką mam Adidasa na treningi. No i jadę z tą torbą, wszyscy się na mnie gapią i robią mi zdjęcia, bo jestem cały goły, ale cały, nie mam nawet butów i stoję z tą torbą tak, nie? Zakrywam się tylko jak mogę i mi głupio strasznie, bo nie wiem gdzie mam ciuchy, nie? No i już mam wysiadać z tramwaju, mówię, teraz wyjdę na miasto, to już w ogóle będzie dramat, nie? I tak stoję, mówię, a ciekawe co ja mam w tej torbie, patrzę, szare dresy, spodnie, jest. Założyłem ich w całych tych spodniach na boso. Ja pierdolę. Ale skąd się to wzięło, nie wiem.
tej chwili, jak ja go tak wrzucę na wolne obroty, on jedzie kurwa wolno jak trialówka. No ja mam teraz też to na jedynce, nie? A ma mega przyjebanie, nie? I tutaj z biegów jedynie się wyróżnia piątka. A pierwsze cztery są mega wolne, nie? Tak. No ale w terenie robi to robotę. No dopiero jak wrzucisz piątkę, to czuć, że oj, coś kurwa mu obciążenie wrzuciłeś jakieś. Jakbyś miał inny układ, to w terenie w ogóle byś tej piątki nigdy nie zapinał, nie? No. No w sumie... I tak nie zapniesz. I po co ci ta piątka w terenie, nie? No ja na jeździe testowej na piątce go dociągnąłem do końca obrotów, kurwa. No i alo bąbelki, powiem wam, że ta 300 to jest taka kurwa dzicz, to jest zupełnie nauka jazdy od nowa dla mnie, trzeba pilnować tego rezonansu, jest mega mocny dół i przerażająco mocna góra, ale no jest to generalnie do opanowania, nie? Chociaż nie wiem, czy 250 by nie była lepsza czasem. A już 125 to na pewno, bo 300 w dwutakcie to jest kurwa taka wścieklizna. Wjechaliśmy sobie teraz w teren, jesteśmy w sumie nawet nie wiem gdzie, chyba nigdzie. No i w terenie naprawdę XC300 pokazuje pazur, jest mega problem z utrzymaniem trakcji. No jest kurwa ostro, ale tak miało być. To jest wyzwanie i spróbuję go opanować jakoś, a czy mi się uda, czy nie, to zobaczycie w kolejnych filmach na pewno i na relacjach. Dzisiaj już była pierwsza przycierka rejestracją, także jest progres, bo na SMC nie było.